Czytamy vloga. Nowego vloga. Ja właśnie sobie umyłam włosy. Nałożyłam odżywkę i trzymam, właśnie mam taki turban zawinięty. No, także zobaczymy. Będę chciała zmienić sobie szampon na inny z czasem, żeby mi się trochę te włosy odżywiły. Póki co używam tego najgorszego szamponu, jaki tylko może być generalnie, ale to jest jedyny szampon, po którym nie swędzi mi skóra głowy. Tak w sumie to jest dziwne, no bo on tak wysusza. No ale chcę zmienić, bo ściąga mi farbę. Już widzicie tutaj mój naturalny kolor. No i co? No i właśnie będę chciała zmienić na inny, żeby no te włosy tak cały czas tak nie były takie poddawane chemii. Więc jeżeli macie sprawdzony szampon, tylko wiecie, naturalny by był fajny, tylko też nie wszystkie składniki naturalne mi posłużą, bo są czasami uczulniowe, jakieś zioła i tak dalej, polećcie mi jakiś szampon do włosów. No a jeśli chodzi o odżywkę, no to już drugi raz używam tej. Myślę, że wrócę do Biowaxu też, jak skończę tą, bo mam gdzieś tyle może. No bo ta jest fajna, ładnie pachnie, długo włosy pachną po niej. Ale może sobie zmienię na inną. O, fajne są te olejki tutaj właśnie z tych orzechów i tak dalej, ale może sobie zmienię na inną czasem. No. No i teraz jak włosy mi trochę, wiecie, schną w tym turbanie, to będę sobie regulowała brwi. Pokażę wam, jaką mam pesetę. Może ktoś by był ciekawy. Ja ją kiedyś kupiłam w naturze. I ona ma dwie strony. Z jednej strony jest taka cieńsza. Kurczę, aż nie łapię ostrości. O. Jest taka cieńsza, a z drugiej strony jest właśnie taka ścięta. I ja właśnie tej srebrnej strony zawsze używam, bo jakoś tak mi jest najlepiej. No i co? No i zaraz się za to zabiorę. Właśnie, bo tak jak wam mówiłam w ostatnim filmie, że kurczę, nie mam ostrości tutaj. Złe światło jest. Czy tylko sobie te na dole reguluję. Także możecie zobaczyć, jak to wygląda przed. I zaraz wam pokażę, jak wygląda po. No, ale fajna penseta, bo dobrze chwyta. A ona kosztowała chyba, nie wiem, z 15 zł. Także o, teraz dobrze widać. Dobrze chwyta, tak wiecie, mocno. Nie wiem, jak to mam wam pokazać. Tak mocno, że konkretnie, wiecie, chwyta te włoski, także reguluję i się do was odezwę. No dobra, już zrobiłam. Także możecie teraz zobaczyć. Tylko nie wiem, co z tą ostrością, naprawdę dzisiaj niedobrze jest. No, tylko tutaj na dole, o. O, teraz zobaczycie może. Także tak na szybko, wiecie, wyregulowałam. Choć ciężko mi teraz się skupiać, po prostu mi się od razu zamazuje obraz. Ściągam ten turban, pseudo turban, bo to koszulka. Jeśli nie macie turbanu, to możecie użyć koszulki. Te moje włosy. I nie wiem właśnie, czy będę je zostawić do wysuszenia, czy będę suszyła. Ja bardzo rzadko suszę, że raz na jakiś czas, nie za często. Żeby też nie niszczyć za bardzo tych włosów, ale ten szampon muszę zmienić na pewno na jakiś inny. Teraz taka ulizana jestem, no ale co, każdy tak wygląda. To nie jest jakaś ujma. Zaraz wam pokażę w ogóle, jakie mam ubranie na sobie, bo to jest w ogóle piżama. Ale tak mi się podoba, że chyba będę nosić to na co dzień. Także, a pokazywałam wam w innym filmie to, tą piżamę. Ale mi się mega podoba, no ale tu nie będzie widać, o. Sunday napisane. Więc ja idę suszyć te włosy i ogarnąć. I się z wami połączę.
żeby wiecie, było ułożone. Przeprostowałam troszeczkę, pokazywałam wam na takim urywku, bo też czasami jak pokazuję wam, jak ogarniam sobie włosy, to niektóre osoby piszą właśnie, że czy nie za duża temperatura i tak dalej. Ja zawsze daję na najniższą, na 150 stopni. Niższej nie mam, jakby była możliwość niższej temperatury. W prostownicach to dajcie znać, czy są takie. To chętnie spróbuję, wypróbuję, kupię sobie. Nigdy nie daję na większą, bo wiecie, ja mam cienkie włosy i nie chcę. Poza tym, no tak jak mówię, rzadko kiedy używam suszarki, rzadko kiedy prostownicy, to wiecie, od wielkiego dzwona. Jak mi się zachce, to wtedy używam. I no, tak wyglądają moje włosy w tym momencie. Potrzebuję chyba innego szamponu i też ta woda trochę źle wpływa, bo my mamy twardą wodę, bo generalnie ubrania po praniu są właśnie takie szorstkie, więc na włosy to też wpływa, że są takie niemiłe. Dlatego będę musiała sobie jakiś może olejek kupić, poradźcie mi. Czy jakiś arganowy, czy nie wiem jaki tam jest jeszcze olejek. Taki dobry na włosy. Kiedyś używałam właśnie, jak się nazywał ten olej, lycynowy. I też dobrze mi robił na włosy. Także może do niej wrócę. Czemu by nie? Tylko że on ciężko się spłukuje, bo jest no bardzo, bardzo tłusty. No ale na pewno odżywia te włosy. No a ja co, bez makijażu jeszcze? Zastanawiam się, ale brwi już, tak jak wam mówiłam, że się wyregulowałam. Także już inaczej to będzie się prezentowało. No i tutaj małe wyjaśnienie a propos wczorajszego dnia. Bo nie było vloga. Też pisałam wam to na Instagramie właśnie, że nie będzie, bo już po prostu, wiecie, no tak się źle czułam i generalnie nie miałam humoru i też motywacji, żeby nagrywać. Po prostu odpuściłam, totalnie odpuściłam. Mam nadzieję, że jakoś to przyjmiecie i dzisiaj będzie już normalnie film i mam nadzieję, że w następne dni też. Ale już po prostu, no, wszystko mi totalnie siadło, więc postanowiłam nie nagrywać, dać sobie ten moment przerwy. No a dzisiaj już normalnie nagram. Może później wejdę na spacer, to wam jeszcze coś może z parku nagram, nie wiem. Zależy jaka będzie temperatura, bo ostatnio te upały, no to wiecie, są takie nie do zniesienia. I za bardzo nie da się wytrzymać. No ale może tam, wiecie, kawałeczek chociaż tego spaceru. No i też będę chyba dzisiaj robiła naleśniki, także może to też wam nagram. Bo tak myślałam, że będzie zupa, ale będą chyba jednak naleśniki z dżemem, także będzie na pewno jakiś urybeczek. No i pokażę wam tą piżamę, którą też pokazywałam. W ogóle muszę coś tu wykombinować w tej sypialni, bo tutaj bluzka się suszy. Żeby wszystko tak pasowało do siebie, bo tu pościel jest inna, koc jest inny, poduszki są inne i wszystko tak, wiecie, miszmasz taki jest. No ale nie zwracajmy na to uwagi, zwracajmy uwagę na to, co mam na sobie. Może odgarnę włosy do tyłu. To jest ta piżama. Właśnie kupiona w Pepco za 20 zł. Jest fajna, taka dopasowana. No i pod spodem mam spodenki. Na gumce. Takiej, wiecie, porządnej, że się trzyma. No i się zastanawiam, czy nie wyjść w tym na dwór. No bo w zasadzie to wygląda jak taki zwykły komplecik, bluzka i spodenki. Takie, wiecie, na lato. Bo to jest takie mega przewiewne, z fajnej bawełny. No i nie wiem, co myślicie. Wyjść na dwór, czy nie? Czy siara? Generalnie mi się podoba, więc mi doradźcie może, co w takiej sytuacji zrobić. No bo kurczę, no fajne kolory, takie letnie te spodenki mają, więc może by wyjść w tym. No, pogoda ładna dzisiaj. Jest mega bezchmurne niebo. Nie wiem, czy o, teraz widać. No, także szykuje się pogodny dzień. Teraz mnie nie widać. Szykuje się pogodny dzionek. Ja w ogóle jeszcze muszę zrobić porządki w szafie, poprzekładać te wszystkie rzeczy, ale może to już jutro, w jutrzejszym filmie, to sobie zrobimy przegląd mojej szafy. To może wam pokażę, co ja w ogóle mam, jakie ciuszki mam. To też mi napiszcie, czy może chcielibyście taki film, żebym wam pokazała, jakie mam sukienki, jakie mam spodenki, spódnice i tak dalej. Czemu by nie? Może taki film.
Dobra, to ja się rozłączam tymczasowo i potem może nagram wam te naleśniczki albo spacer, zobaczę także. Do później.